Jan Kochanowski, treny. Tren czwarty. Zgwałciłaś niepobożna śmierci, oczy moje, żem widział umierając miłe dziecię swoje. Widziałem, kiedyś trzęsła, owoc niedordzały, a rodzicom nieszczęsnym serca się krajały. Nigdyć by ona była bez wielkiej żałości mojej umrzeć nie mogła. Nigdy bez ciężkości i serdecznego bólu, w którymkolwiek lecie, mnie, by smutnego była, odbiegła na świecie. Ale ja już z jej śmierci nigdy żałościwszy, nigdy smutniejszy nie mógł być, ani tęskliwszy. A ona, by był Bóg chciał, dłuższym wiekiem swoim siła pociech przymnożyć mogła oczom moim. A przynajmniej tymczasem mogłem był odprawić wiek swój i Persefonie ostatniej się stawić, nie uczuwszy na sercu tak wielkiej żałości, której równia nie widzę w tej tu śmiertelności. Nie dziwuję ni obie, że na martwe ciała swoich namilszych dziatek patrząc skamieniała.